Dantejskie sceny na stacjach benzynowych w Polsce, czy zabraknie paliwa w Polsce w związku z wojną na Ukrainie, nieprawdopodobna sytuacja. Kolejki do dystrybutorów, tak? Kolejki na tutaj stacje benzynowe. No, właśnie, czy zabraknie benzyny paliwa? A to przecież będzie katastrofa. I też, jeśli chodzi o gospodarkę polską, dzisiaj o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Kilometrowe kolejki do stacji benzynowych. Taki obrazek można obserwować praktycznie od wczoraj, bo kiedy to nagrywamy jest piątek, tak? W związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, a więc Rosja zaatakowała Ukrainę, no i Polacy masowo ruszyli na stację benzynową, żeby zatankować tutaj paliwo. Nie tylko takie kolejki są na wschodzie Polski, bo to jest może po prostu rzecz oczywista, tak dużo też Ukraińców przyjeżdża do Polski, tankuje tutaj samochody, czy w ogóle po prostu ciekło z Ukrainy do Polski i przyjeżdżają, tankują samochód, ale też mnóstwo ludzi praktycznie zapobiegawczo-profilaktycznie zatankowali samochód do pełna, to spowodowało, że pojawiły się spore kolejki. Jeśli chodzi o stacje benzynowe. no i pojawia się pytanie: tak, czy paliwa zabraknie w związku z tak dużym zainteresowaniem? Czy ten konflikt może doprowadzić do tego, że będą pewne przerwy w dostawie paliwa? Mało tego, całego oliwy, całej oliwy do ognia dodaje do, do, do jeszcze fakt, praktycznie czy dolewa fakt, że cena baryłki za ropę naftową na rynkach wzrosła do ponad 100 dolarów za baryłkę. Jest to gigantyczny, kosmiczny praktycznie wzrost. Ostatnio taki wzrost miał miejsce w 2014. Roku, gdzie wtedy baryłka rzeczywiście kosztowała ponad 100 dolarów, to automatycznie przeniesie się, przełoży się praktycznie na wyższą cenę za paliwo. Więc tutaj też sporo ludzi ruszyło właśnie na stację beznową, żeby zatankować samochód do pełna, bo już za kilka dni będą po prostu wyższe ceny paliwa. I to mówią eksperci, tak, od właśnie paliw od tej benzyny, ropy od rynku właśnie paliwowego mówią, że te skutki tego, że ta cena baryłki jest ponad 100 dolarów za baryłkę będą odczuwane już za kilka dni, więc nie ma co się dziwić zapobiegawczym Polakom, którzy ruszyli na stacje benzynowe i tankują do pełna podkorek praktycznie tankują tutaj swoje samochody natomiast no właśnie wszystko w związku z tym co się dzieje jeśli chodzi o Ukrainę Rosja zatakowała Ukrainę, nie, tak są obawy jeśli chodzi o właśnie paliwo jeśli chodzi o benzynę, zresztą no przecież to konflikt jest koło nas. Są obawy, czy na przykład Rosja nie później nie zaatakuje Polski. Natomiast tak, czy zabraknie paliwa? No pojawiły się tutaj oficjalne stanowiska, przedstawicieli firm, tutaj koncernów, tak, właśnie, które są w Polsce, stacji benzynowych. Oni mówią, że nie, absolutnie benzyny nie zabraknie, nie ma takiej możliwości i tak dalej, że się zabezpieczyli i tak dalej. Natomiast no, należy po prostu należałoby im wierzyć, tak? W związku z tym, co się dzieje. Natomiast no nie dziwię się też Polakom, którzy masowo ruszyli na stację benzynową, bo tak jak powiedziałem, no chociażby to, że praktycznie za parę dni ta benzyna będzie droższa, tak? A więc chcą zatankować tutaj samochód do pełna, bo już ta benzyna będzie droższa, więc jest to dla nich praktycznie realna korzyść. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie ta benzyna kosztowała praktycznie 6 zł pod koniec tamtego roku, potem obniżono akcyzę. Ta benzyna troszeczkę spadła cena za tą benzynę. No a teraz znowu praktycznie ta, ceny, ta cena. Po prostu będzie o kilka albo kilkanaście groszy wyższa za litr, a nawet kilkadziesiąt groszy. No więc, jeżeli ktoś na przykład ma firmę transportową, tankuje tutaj samochody dostawcze, no to to może być spora oszczędność, jak zatankuje wszystkie praktycznie teraz samochody pod korek, niż to zrobi na przykład za parę dni czy za parę tygodni, kiedy nie wiadomo, kiedy ta, tak naprawdę ta cena nie jeszcze nie będzie jeszcze, jeszcze bardziej nie będzie szła do góry, tak, nie będzie jeszcze bardziej w, wysoka. No więc przerażająca sytuacja. No i też m, trzeba powiedzieć sobie wprost, zadziała też swego rodzaju psychologia tłumu, tak, a więc pewna obawa. Ludzie biegną na stację benzynową po paliwo, żeby zatankować, bo praktycznie paliwo, tak w obawie przed tym praktycznie co się będzie działo. Tak samo jak miało to miejsce parę miesięcy temu, czy, czy po prostu tak rok temu, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Wtedy był kryzys, jeśli chodzi o paliwa, a więc nie było kierowców, którzy mogliby rozwozić te paliwa na stację benzynową. No i się potem okazało, że ludzie po prostu zaczęli masowo jeździć na stację benzynową, żeby tankować samochód, w obawie właśnie, że zaraz zabraknie tego paliwa. I to jeszcze bardziej pogłębiło. Bo właśnie kryzys, który miał miejsce, tak to spowodowało, że były jeszcze większe straty. Natomiast e, ten problem jest szczególnie e, dokuczliwy, czy do duży faktycznie na wschodzie Polski. Ja muszę powiedzieć, że tak, mieszkam w Poznaniu. rzeczywiście jest troszeczkę większy, zmożony praktycznie ruch zaobserwowałem na kilku stacjach benzynowych, Natomiast bez przesady, więc też nie ma co po prostu mówić tutaj o panice. Ale wiele osób już tutaj tankuje, wolało zatankować samochód, żeby się zabezpieczyć na wszelki wypadek. E, w związku z tym, co się może wydarzyć, co się wydarzy, no nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy, tak, co będzie po prostu mieć miejsce. Może być też taka sytuacja, że tutaj. Paliwo z Polski będzie trafiać na Ukrainę. No wiemy, że i tam ma miejsce wojna. Przecież sprzęt wojskowy ukraiński też potrzebuje paliwa. No i są pewne obawy wśród Polaków, że właśnie część paliwa z Polski będzie trafiać na Ukrainę, tak będzie po prostu trafiać na Ukrainę. Nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, jeśli chodzi o kwestie logistyczne. Natomiast no, powiedzcie mi, co jest możliwe w kontekście wybuchu wojny, tak? Jeszcze dwa 3 dni temu mówiło się o tym, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Dzisiaj jest to atak, atak praktycznie z kilku. Stron. Nie wiadomo, tak naprawdę, ile te walki potrwają. Czy Ukraina po prostu zdoła się obronić? Teoretycznie, znaczy, teoretycznie może się obronić. W praktyce jest to raczej mało prawdopodobne, sama Ukraina, żeby się obronić. No i wiadomo, że ludzie po prostu wystraszyli się, no bo paliwo jest potrzebne, żeby jechać tutaj do, do pracy, tak, żeby mieć po prostu tutaj zatankowane, jeśli chodzi o funkcjonowanie firm, paliwo, które po prostu potrzebujemy, żeby funkcjonować. No, ja muszę powiedzieć, że jeżeli by się pojawiły Problemy braki, jeśli chodzi o paliwo, no to jest katastrofa dla nas, dla gospodarki, bo to znowu po prostu podniesie ceny zwykłych produktów, tak, znowu po prostu to podbije stawki za produkty, to będzie istny armagedon, istna po prostu katastrofa w związku z tym, co się dzieje. Jeżeli pytacie się mnie, bo często przedstawiałem wizje przepowiednie tutaj, tak a propos tego, co się może wydarzyć. i Jackowski mówił, że będą braki, będą braki okresowe, jeśli chodzi o towary w sklepach, że mogą być problemy właśnie z paliwem. Ja przedstawiałem taką sytuację, że rzeczywiście po prostu może dojść do protestu kierowców, którzy będą protestować w związku z wysoką ceną paliwa, że będą po prostu stać tutaj ci kierowcy tirów i protestować. Może rzeczywiście będą stać, bo będzie ograniczenie, tak? Na przykład. Nawet już nie mówię, że zabraknie całkowicie paliwa, ale na przykład będzie ograniczenie, będzie tak, przydział ryczałt, jeśli chodzi o paliwo. Na przykład, jeden, jeden Kowalski, tak, jeden klient może kupić tylko 10 litrów benzyny. No i co wtedy? Tak? no i się, praktycznie robi się problem a wiemy, że w Polsce jest mnóstwo samochodów no więc sytuacja naprawdę niepokojąca, chociaż tak mówię przedstawiciele tutaj stacji benzynowych firm e, rafinerii mówią o tym, że paliwa nie zabraknie, że oni są przygotowani no e, chciałbym po prostu uwierzyć, wierzyć tak? chciałbym praktycznie im wierzyć natomiast w momencie kiedy zabraknie tego paliwa no to się robi potem potężny problem robi się po prostu potężny problem no i też są kolejki na wielu stacjach benzynowych, nie na wszystkie na wielu stacjach benzynowych są kolejki tak, żeby po prostu paliwo, ludzie nie tylko kupują paliwo do samochodu, ale też tankują kanistry, też po prostu tankują takie zbiorniki w związku tak, z obawami, że coś może się wydarzyć no co prawda w Polsce nie ma wojny tak, nic na to nie wskazuje, póki co na razie, natomiast no nie, nie dziwię się pewnym tym obawom, tak, nie dziwię się praktycznie tutaj tym obawom, że może być sytuacja niebezpieczna pytanie też jest takie, tak bo tak duże zainteresowanie, tak duże praktycznie zainteresowanie tym paliwem czy nie spowoduje, że będą okresowe braki, okresowe braki, ja nie mówię, że całkowicie, jeśli chodzi o dostawę paliwa, tak, no więc no, no, stacje benzynowe, czy po prostu te koncerny, które zajmują się sprzedażą, one są przygotowane na to, że będzie sprzedaż pewna, jakaś tam określona, tak, natomiast w związku z tym, co się dzieje, jeżeli do Polski trafi na przykład wiele milionów uchodźców, tak, w związku z wojną na Ukrainie. Wiele ludzi na przykład do Polski trafi, którzy mają samochody, obywateli, mieszkańców Ukrainy. Czy to nie spowoduje właśnie, że rzeczywiście mogą być po prostu braki, jeśli chodzi o paliwo? No, na przykład, nie mówię, że całkowicie, ale na przykład będzie pro problem, jeśli chodzi o paliwo na stacji benzynowej i będzie kwestia, żeby przyjść na tą stację za parę dni, kiedy będzie nowa dostawa. No, ja ostatnio przedstawiałem historię, że po prostu w popularnym dyskoncie w Polsce są masowe braki, jeśli chodzi o produkty spożywcze, produkty każdego dnia, środki chemiczne, i tak dalej, tak? Rzecz niespotykana, bo nie wiadomo, czym po prostu jest to podyktowane. Przedstawiają różne scenariusze. Zachęcam was do obejrzenia tego filmiku. Natomiast no, si nikt, nikt by się nie spodziewał. Co ciekawe, w innych sklepach nie ma takich problemów, a w jednym z takim bardzo popularnym dyskoncie w Polsce są problemy, jeśli chodzi o towar, zatorowanie e, produkty, tak? Jest e, po prostu tutaj, e, no, miejmy nadzieję, że to jest czasowy tak naprawdę problem, natomiast no, wszyscy są w szoku, tak? Bo nikt nie, nie, zdawał, sobie, nie zdawał sobie sprawy, że akurat ten dyskont może mieć problemy, jeśli chodzi o to. bar But... No właśnie, nie jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy sami poszliście, zatankowaliście, czy pojaliście samochodem, zatankowaliście praktycznie tutaj samochód do pełna, e, czy wierzycie po prostu w te obawy, czy jest możliwość, żeby zabraknie tego paliwa. No, na dobrą sprawę e, też jak Kowalski pójdzie na stację beznową, zatankuje samochód do pełna teraz, to co się stanie? Nic się nie stanie, tak? Przecież pal paliwo mu nie wywietrzeje, nie, nie ulotni się, natomiast nigdy nie wiemy, jak ta cała sytuacja będzie przebiegać. Kiedy nagrywam, to jest praktycznie drugi dzień ofensywy rosyjskiej na Ukrainę. Nie wiemy, co się będzie działo w następnych dniach, tak? Czy Ukraina się podda, czy Ukraina będzie walczyć, czy będą po prostu problemy w Polsce, jeśli chodzi o paliwo, tak? Czy będzie reglamentacja, jakieś ograniczenie na człowieka, na nazwę Kowalskiego, no nie wiem. To wszystko. Na dzisiaj pozdrawiam. Stawcie suba. trzymajcie się. Cześć.